Cześć, z tej strony Gotier i zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry Space Engineers. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić statek, który skończyłem z ostatniego odcinka. Zbudowałem go już z całych bloczków. Tutaj widzicie mamy zestaw całych tych wierteł. Tutaj zrobiłem wejścia do niego. I możecie zauważyć, że tutaj troszkę zmieniłem, ponieważ początkowo kokpit miał być w tamtej części statku. Nadal jest, ale przeniosłem go tutaj, ponieważ jest on na środku, jest ogólnie tutaj więcej miejsca na to. I wziąłem tutaj jeszcze drugie wyjście, zrobiłem podobne. O, akurat chyba teraz nie ma energii w środku, bo skończył się uran, bo troszkę testowałem go jak zbierałem surowce. Z tyłu zamontowałem antenę taką, a tutaj jeszcze jedno takie wejście awaryjne, czy coś w tym rodzaju, gdzie znajduje się także kokpit i można włożyć tutaj surowce do reaktora. Dobra, to może zaraz wam pokażę wam, jak to działa ogólnie. I jeszcze oprócz tego jest dzisiaj taki plan mały, żeby tutaj dobudować drugi dok, z którego będziemy mogli korzystać właśnie tym statkiem wydobywczym. I jeszcze bym chciał właśnie zrobić z tej strony statku trochę ulepszony kokpit, ponieważ jeżeli polecimy nim na jakąś małą wojnę, to prędzej zgniemy, jak coś zrobimy, ponieważ właśnie jak ostatnio było, kiedy walczyliśmy z piratami, to musieliśmy z technicznym przenieść tutaj dwa kokpity, aby sterować statkiem i działkami. O, jakiś dziwny bug graficzny, ponieważ tak czerwono się zrobiło trochę na tworze. No i właśnie chcę zrobić takie coś, jak miał Marek w swoich filmach, że tutaj dam taki element, jak się nazywa, te szczelne drzwi i ustawię go gdzieś, znaczy ustawię je z góry chyba, bo będzie właśnie tak najbardziej przestronnie. I troszkę przedłużę ten kokpit, aby móc właśnie sterować lepiej i ogólnie zarządzać, żeby jakiś tam był też widok na zewnątrz. I właśnie jeszcze dodałem w przerwie między odcinkami troszkę modów. Nazwy ich podam w komentarzu pod filmem. A tutaj właśnie, jak widzicie, mamy tutaj jakieś panele kontrolne, takie konsole czy coś ozdobne. Tutaj mam jakiś nowy reaktor. Nie wiem, czy on jest lepszy czy nie, ale później się zobaczy. I jeszcze właśnie takie działko snajperskie, które z większego dystansu można używać do dużych statków. Właśnie będzie lepiej chyba eliminować nim jakieś działka na pirackich budowlach i takie tam. Dobra. To co, może zabierzmy się powoli do pracy. Polećmy najpierw może do... Wiecie co, może weźmy z tego statku, jeżeli jest coś tutaj uranu. Chociaż nie wiem, bo ostatnio właśnie wybierałem z niego wszystko. Chyba tak, właśnie nie będzie tutaj nic, ale nie martwcie się. Zaraz zrobimy to troszkę inaczej. I sobie wpiszmy uran. 111 kilo, kurczę, dużo. Weźmy może, nie wiem, 10. Powinno wystarczyć na razie. I teraz szybciutko wejdziemy do statku tego i zobaczycie, jak on działa. Troszkę dużo surowców poszło właśnie szczególnie na te silniki, bo dużo platyny. Musiałem troszkę jeszcze wykopać w międzyczasie. Oj kurde, wiecie co? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale zaraz zobaczymy. Bo tam mi się zdawało właśnie wcześniej, że nie mogę dostać się do reaktora. Ale dobra, spróbujmy może po prostu wlecieć tutaj na jetpacku. I uda się tutaj, czy nie za bardzo? Oj, chyba nie przeciśniemy się niestety. Wiecie co, może ogólnie jednak zniszczę ten kokpit, bo tutaj nie będzie pasował właśnie do wrzucenia uranu. Dobra. I tak, uran mamy tutaj. Dobra, uruchomione. Oj, troszkę nierówno jest i nie mogę przejść. Chyba przyda się tutaj jakiś generator grawitacji. A, i właśnie tutaj jest ten dok taki, który chce podłączyć do doku z tej strony do stacji, dlatego będziemy musieli zbudować taki wysięgnik drugi. Dobra, i teraz tak, weźmy sobie do kokpitu i zaraz zobaczycie, ile ukopałem tutaj lodu, aż prawie 500 tysięcy ton, oj, znaczy 500 tysięcy kilo, i powiem wam, że tu bardzo szybko idzie, zaraz zobaczycie nawet. I dobra, weźmy jakoś, ustawmy ładnie kamerkę. Dobra.
Właśnie, to chyba strasznie dużo pali. No, na 15 minut tylko nam na pełnym obciążeniu. Nawet mniej. Dobra, jeszcze muszę troszkę wyczuć sterowanie tym statkiem, bo jest nieco duży. A w tej chwili ma jeszcze więcej masy przez to, że właśnie nakopałem, znaczy w nim dużo minerałów. Dobra. Jak widzicie, to całkiem szybciutko nam zbiera te surowce. Spójrzcie sobie na masę statku, jak szybko rośnie. Po jakieś 30 kg, znaczy po 30 tysięcy kilogramów na raz, to całkiem sporo. I jak możecie zauważyć, jest już ponad 500 tysięcy kilogramów. Dobra, na razie wylądujmy, bo wkurza mnie trochę ten głos tego bota, który mi mówi, że jest mało energii. Dobra, nie musisz mi tego mówić w koło. Ciekawe, czy da się to wyłączyć. Dobra, wylądujmy tutaj może na razie. O, nie rozbić się tylko przede wszystkim. Okej. I możemy wyłączyć silniki na razie. I dobra. Co my tutaj mamy w ogóle? Z tego chyba raczej nic nie zrobimy, ale spróbujmy. W każdym razie można spróbować właśnie. Dobra, z tej strony powinien być transporter. Tak jest. I teraz potrzebne nam będą rury. Gdzie one były? Bloki transportowe pewnie. I teraz tak. O, akurat uda się może je ustawić na razie. I spróbujmy to jakoś ładnie tutaj wysięgnąć. Tyle powinno starczyć, nie powinno spalić nam tego mostka. Dobra, teraz jeszcze będzie potrzebny nam łącznik. Tak więc zamontujmy go z tej strony. Dobra, i spróbujmy to zespawać. Może coś tam. A, może jednak nie zostanie minerałów. Dobra, weźmy na razie elementy konstrukcyjne, mała stalowa rurka i silniki. Dobra, ostatnio z tej bazy pirackiej, jak rozmontowywałem, strasznie dużo części mi przybyło. Było chyba 20 ponad tysięcy stalowych rurek, oj, stalowych płytek, ale troszkę ich zużyłem właśnie do budowy tamtego pojazdu. Dobra, na razie weźmy to. Oj, 1000, sorry. Za dużo. 500 wystarczy pewnie. I jeszcze stalowa rurka. Okej, to będzie to. Powiedzmy 200 i jeszcze tam chyba były silniki, z tego co pamiętam. 200 chyba wystarczy, nawet nie wejdzie tyle, bo troszkę przeciążeni jesteśmy, ale dobra. W każdym razie możemy już to chyba zespawać ładnie. O, pięknie, wystarczyło. Dobra, tutaj to kuję sobie tak jak właśnie jest tutaj zrobione z chodniczków, trochę później, żeby nie marnować teraz w tej chwili czasu. I spróbujmy może właśnie podłączyć się do tego cudeńka. Tylko weźmy trochę jeszcze więcej paliwa, bo mnie wkurza ten głos, że cały czas mało mamy paliwa. Dobra, uran. I weźmy tam, nie wiem, powiedzmy jeszcze 20 może. Dobra, powinno wystarczyć na razie, chwilowo. Teraz szybciutko tutaj wejdźmy. Dobra, i ojejku. Dobra, już powinno trochę ucichnąć w tym głośniczku. Okej. I odpalamy nasz statek. No, już 30 minut może być, chyba nie powinien się drzeć. Dobra, jeszcze przy okazji weźmy sobie ten łącznik tutaj. Blokuj, zablokuj. Znaczy odblokuj, zablokuj. Gdzie to jest? O, tutaj, przełącznik blokady. I musimy teraz wycelować w tą małą przestrzeń między stacją a wysięgnikiem. Oj. Troszkę za bardzo się gibię. I jeszcze tak właśnie myślę, czy ten duży statek uciągnie nam tą koparkę, bo chciałem właśnie. O kurde.
O shit, zniszczyłem sobie silniki. Kurde, lipa. Nie uważałem. No nic, będę musiał je naprawić później. O kurde, ale urwało, cały silnik wielki. Ja. To jest chyba strasznie dużo materiałów na silnik, ja pierdzielę. Ale zrobiłem. Dobra. Mniejsza z tym, naprawię to później. A teraz spróbujmy zablokować. Bardziej. Dobra, coś takiego, tylko będę musiał trochę pokombinować tutaj. To będzie chyba troszkę inna opcja. No nie wiem, powinno działać. Ale coś nie za bardzo chyba. Czekajcie, zobaczmy. Czy to jest skończone? Tak, jest skończone. Tak jak i to. Więc w teorii powinno się zablokować. Okej, i panel sterowania, łącznik. Dlaczego się nie zablokowujesz? No i powinno działać w teorii. Dobra, wiecie co? Ja tutaj zrobię krótkie cięcie i zaraz do was wrócę. Okej, udało mi się już połączyć łącznik statku z łącznikiem stacji. Nie wiem, czym to było spowodowane, chyba po prostu nie pocelowałem za dobrze w to. A i właśnie teraz, jak nagrywałem dźwięk, zauważyłem, że troszkę stuka, tak jakby w mikrofonie. To przez to, że mikrofon mam postawiony na biurku i to przez klawiaturę. Będę musiał niedługo kupić statyw, więc kurczę, przepraszam za to. No ale nic, mam nadzieję, że jak najszybciej to zrobię. I właśnie tak zauważyłem te. Nie wiem, co to jest, dwa bikony czy coś w tym rodzaju. Latający nad naszą stacją z poprzedniego odcinka, któregoś. I powiem wam, że to całkiem ładnie krajobraz nam tak jakby uzupełnia. Tak więc chyba to zostanie w tle. No i tak, może teraz przejdźmy do budowy tego kokpitu rozszerzonego. Ja to zrobię tak jak w poprzednim odcinku było, że przyspieszenie co materiał i będziecie widzieli to, jak to zaczynam budować. Tak więc myślę, że na początku odetnę tutaj właśnie całe oto i rozbuduję go troszkę do przodu i zobaczycie to za chwilkę właściwie.
Okej, okay, jak już widzicie teraz zbudowałem tutaj troszkę takie przeszklone pomieszczenie, cockpit. I tutaj zabezpieczyłem, tak jak mówiłem wcześniej, drzwiami hangarowymi. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Wcześniej może już mogliście zauważyć, jak to budowałem, testowałem. No to tutaj będą drzwi oczywiście jakieś. Jak wejdziemy, na przykład jakaś akcja będzie, włączymy tak na szybko. I wtedy możemy już biec do naszego kokpitu sterować. I już będziemy zabezpieczeni trochę przeciw ostrzałowi, przeciw... Znaczy ostrzałowi przeciwnika. No i oczywiście tutaj drugą grupę taką zrobiłem pod ósemką. Jak już będziemy bezpieczni, możemy sobie nacisnąć ją i otwiera nam się kokpit. Możemy przejść sobie do przedniej części i oglądać, co tam się stało, albo co ogólnie przez okno widać, na przykład, jeżeli nie zniszczą nam tego kokpitu. Dobra, to by było na tyle z tej części. I jeszcze teraz zobaczmy może, co trzeba do zbudowania tych działek snajperskich. Zaraz zobaczymy. Gdzie to było? Sniper rifle. Chyba czek, tak? Okej, okay, jest. Do tego trzeba nam... Chyba mamy wszystko nawet, wiecie? Może zrobimy to na szybko, zaraz zobaczymy. Oj, nie to. Dobra. O, całkiem długie to jest. Dobra, to tak. Musimy do tego wziąć... Zaraz zobaczmy jeszcze raz. Wybudujmy na razie dwa może. To będzie nam potrzeba... 300 płytek, 300 elementów konstrukcyjnych, 40 małych stalowych rurek. A nie, sorry. A nie, dobrze. To do dużego jest. Okej, czyli tak jak mówię, to weźmy po kolei, może żebym nie zapomniał już. Stalowa płytka. Dobra, 300. Oj, z tego się nie da. Weźmy z tego. 300 tego, 300 tego. Co tam jeszcze trzeba było? Małe stalowe rurki, duże stalowe rurki. To było chyba 40 z tego, co pamiętam. I teraz jeszcze duża stalowa rura. Okej, tutaj jest też 40. I jeszcze chyba tam komputery były. Z tego, co pamiętam. Tak. 20 komputerów i 40, 80 silników. 80 silników. I 20 komputerów. A, już nie zmieści się, no niestety. No dobra, to nic. Weźmy może, wejdźmy przez ten kokpit. Dobra. I wypadnijmy to jakoś. Okej. Okay. I teraz tak, gdzie by to zamontować może na początku? Zastanówmy się. Może tutaj, jak to wygląda ogólnie. Ups, zniknęło mi z zasięgu wzroku. To wygląda w następujący sposób. Kurde, wielkie to. Może właśnie zrobimy to jako taki główny... jako główne źródło uzbrojenia. To może zaczepimy to pod naszym statkiem, o, w tym miejscu. Okej, tutaj. Jeszcze jeden tutaj, dla lepszej siły ognia. I wyspawajmy, ile się da. I z tej strony może... Ale to już później dobuduję. Zrobię takie dwa właśnie obudowane elementy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, będzie jeszcze trzeba tam troszkę... stalowych rurek. Dużych. A sorry, właśnie, tam było 60 trzeba, nie 20, jak myślałem. To muszę przede wszystkim właśnie je najpierw wziąć. I z tego drugiego kontenera wyjmijmy je. Gdzie one są? Kurde. Dobra, są tutaj. Weźmy je. Więcej na razie się nam nie zmieściło, tak więc szybko zespawajmy je. Kurde, takie niewygodne jest to wejście, powiem wam. Dobra, i jeszcze komputery i chyba silników kilka, tak. Właśnie tego nam trzeba. Dobra. Okej.
komputery szybko i jeszcze silniczków parę i już będzie wszystko gotowe. Oj, parę wziąłem, 400. O, dobra. No i mamy gotowe dwa działka snajperskie. Całkiem fajnie wyglądają. Może na roturach nam będzie fajniej celować. Dobra. Ale to już później poza odcinkiem zrobię, tak więc dzięki za uwagę teraz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, siemka.